Cześć No, Kasia. dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy wszystkich serdecznie. Jest piękny wieczór. Tak, Bubek właśnie leży z nami, a Milena próbuje tutaj Bubka o, dziać robić. Znaczy próbowałaby, gdyby była dzieckiem, ale nie jest, jest rebornem, więc nie zaczepia. Natomiast Bubek zaczepia nas. Tak. Bubek jest dobrym, kochanym pieseczkiem. Co robimy? Jaka jest rutynka? Rutynka jest wieczorna, Bubek. Bubek wisi głową na dół, stymuluje się. A my z Mileną teraz będziemy się szykować do, że tak powiem, do nocnego już przebrania. Dzisiaj ma takie fajne getry i bluzkę. Bardzo lubię takie ubranka, wiecie, proste. Ona już się próbuje mi usadowić. A co jeszcze u nas? Świąteczne lampki, jak widzicie, są, świecą całą noc. Po szczepieniu, słuchajcie, żadnej reakcji. Odpukać. Będziemy jutro pisać do Instytutu Diabetologii, słuchajcie. W sprawie współpracy na przyszły rok 2024. Mam nadzieję, że ta współpraca się uda. Wiecie, chciałabym, żeby to miało takie ręce i nogi. Wiele osób pyta się, czy Milena z nami będzie model Olimpia na stałe. Najprawdopodobniej nie, kochani, bo moja praca w reborningu będzie polegała na tym, że ja się dostałam do szkoły reborningu. To znaczy, co to za szkoła? To jest szkoła, gdzie się uczymy po prostu, jak pielęgnować niemowlaki rebornowe. Na przykładzie lat treningowych, jakby było dziecko. Tudzież do przekazu edukacyjnego. O, zobaczcie, Milena sobie układa nogi. O. I się układa i o. I zobaczcie, jak malutka. I Bubek tutaj, chodź. Chodź, pieseczku, Bubek. Czekaj, on ma ważną pracę do zrobienia. Wylizuje zaraz. No i Bubek, Bubek, Bubek. Niu, 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 niu. Taki jeden zadowolony pies, no. Oj, widzicie, my się tak pieścimy. A poza tym, co jeszcze? Oprócz szkoły reboundingu i oprócz działań z rebornem. Słuchajcie, dostałam już potwierdzenie na szkolenie specjalistyczne organizowane przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą z Warszawy. Prezesem jest pani Dagmara Staniszewska. Będzie szkolenie reedukacja w cukrzycy. A co to za szkolenie? Opowiedz nam o nim. To jest szkolenie, słuchajcie, dla opiekunów i osób chorujących na cukrzycę. Dzieci czy dorosłych? I dzieci, i dorosłych, i nastolatków, i kogo sobie tam wybierzemy. I wiecie, ja się cieszę, że się dostałam, bo będzie to możliwe zrobienia, słuchajcie, kolejnego super materiału. Wiecie. Nawet przyszedł nam taki pomysł, portal Rampę Pokonujemy Bariery jest inicjatorem pomysłu, bo jak wiecie, wszystkie filmy, czy to z Bodnem Mileną, czy same ze mną i o różnych aspektach, jest pomysł, żebyśmy pojechali, a właściwie jeżeli się zgodzą organizatorzy, pojechali na taki obóz dla dzieci z cukrzycą, czyli obóz dla diabeciaków. Diabeciaków? Tak, dla diabetyków. I zobaczyli, co tam się będzie, jak to wygląda od środka. A przy okazji, ja bym na tym skorzystała, bo
Okazało się po ostatniej wizycie w Warszawie. Raz, że przez 12 lat byłam uczulona na poprzedni system do monitorowania glikemii and lighter. I teraz przyszłam, słuchajcie, na Libre. Powiem wam, że jest lepiej. Przede wszystkim noce są przespane. Jak z cukrami? Z cukrami hemoglobina glikolowana 5,2. 98% w zakresie. Cały czas lecę na 114-120. Dobrze, dobrze. Miałaś wcześniej przed Librą miałaś takie niesamowite wahania cukru. No. Tak, tak. Przed 300 Libre... na 20 i z powrotem. Tak, i na 500 i na... Tak. W ogóle... No to był jakiś kosmos. A Toruń w ogóle mówił, że nie, no... My nie przyjmiemy panią na oddział, tak? A w ogóle zrobili gafę. Jeszcze jedną? W jednym szpitalu. Tak. W jednym ze szpitali. Posłuchajcie, najprawdopodobniej ustawili mi kalkulator bolusa na, zamiast na 0 dwie jednostki, to na dwie jednostki. Niesamowite. Dobrze, że pani dietetyk, pani Oktawia, u której byliśmy, ogadnęła sytuację i była pani profesor. Pani profesor zmieniła to wszystko w pompie. Tak, i teraz jest, powiem wam, o wiele lepiej. Ale to świadczy o tym nie tylko o specjalistach, tak? To świadczy o tym, że osoby z niepełnosprawnością, czy osoby w ogóle początkujące z cukrzycą, jak zachorują dzieci, ja nie mówię, że dzieci mają chorować, tak? Ale mają o wiele łatwiej. Dzieci mają łatwiej niż dorośli. Tak. Bo te wszystkie, wiecie, edukacyjne czy refundacyjne aspekty, wiecie, jest prościej to ogarnąć. Ja nie miałam żadnej refundacji od lat. Znaczy żadnej. Gdyby nie się pomaga i tańczyńcy, no to ja nie wyobrażam sobie leczenia cukrzycy. A powiedz jeszcze o tych diabeciakach, co to takiego? Diabeciaki, no to jest właśnie obóz, gdzie dzieciaki nawiązują kontakty. Obóz letni? Obóz letni bądź feryjno-zimowy. Po prostu taki obóz jak obóz, tylko że dla diabeciaków. Tak, i tam kadra szkoli, czyli czuwa nad cukrami, dzięki czemu opiekunowie, czyli rodzice, mają czas jakby dla siebie. A dzieci się szkolą. W jakim wieku są te dzieci? Od, żeby nie skłamać, od 5 do 18. Od 5 do 18 roku życia? Tak. To jest bardzo duże różnicowanie wiekowe. Ale te przyjaźnie potem zostają, słuchajcie... Czyli kadra też jest przeszkolona w różnych aspektach, pod różnym kątem i tak dalej. Tak, jest lekarz pediatra. A ty byś jechała na taki obóz w jakim charakterze? Ja bym jechała zrobić materiał specjalistyczny, gdyby, ale bym przeszkoliła siebie, tak? W sensie... Tak, bo ty, przypomnijmy, że ty zachorowałaś na cukrzycę już jako osoba dorosła. Jako osoba dorosła, nigdy ale nie to... miałaś ani edukacji, ani tym bardziej reedukacji. Tak, dokładnie. Wszystko zaczęło się dzięki internetowi. A właściwie kontaktowi z panią Anną Bagniuk-Urbanowicz, autorką książki Dlaczego Filonek zgubił ogonek? Słucham? Tak. Dlaczego Filonek zgubił ogonek? Tak, Dlaczego Filonek zgubił ogonek? Aha. To jest książka dedykowana właśnie dla dzieci z cukrzycą i ich opiekunów, rodziców. A skąd taki tytuł? Tytuł taki, bo jej córka... Znaczy autorki ma cukrzycę i też trafili do pani profesor Pańkowskiej. Ja właśnie do samej. Ale czemu ogonek? Czemu filonek? No filonek zgubił ogonek, no bo taki bubek, czasem pieski mogą zgubić ogonki. Była taka bajka przyczepić... przygody filonka bez ogonka. Co? Chodzi o to, że dziecko jest chore, tak? Że trzustka nie produkuje insuliny. Okay. Dlatego filonek zgubił ogonek. Tak. Dlatego, że filonek został w pewien sposób uszkodzony, a dziecko zostało w pewien sposób, nie mówmy uszkodzone, ale z jakiegoś powodu jest chore. Ma deficyt, tak. Którego nie można jakby naprawić.
Ale Filonek bez ogonka sobie znakomicie radził. Tak. I takie dziecko bez trzustki, która wydziela insulinę, znaczy bez insuliny wydzielanej przez trzustkę, też może sobie znakomicie radzić. Dokładnie. I właśnie o tym jest ten przekaz. Mhm, piękny. Więc ja myślę, że my się sami nie spodziewaliśmy, że ja potrzebuję opieki pediatrycznej, bo wszyscy mi mówili w Toruniu, właściwie wszyscy mówili mi, że nie ma pani cukrzycy, pani kradnie krew sobie od pacjentów, bo chce pani być chora, tak jak koleżanka Ada. Tak, tak było na początku. W którym to było roku? To było w 2011. Tak, ile miałaś wtedy lat? Mniej więcej. No, około 20. Plus, około 20, tak. Ponad 20, tak. No przez te lata jestem bardziej samodzielna, ale właściwie podejście do cukrzycy w szpitalach się nie zmieniło. Tylko w szpitalach? Nie tylko, ale ogólnie mówię, tak? Ale mówię o, jak trafia pacjent z diagnozą, no to ma sztywne dawki, jakaś tam reedukacja może, jeżeli się uda przy dobrych warunkach oddziału, jest. Ja nie zapomnę, słuchajcie, jeszcze nie znałam wtedy pani Beaty. Byłam w Łodzi, super oddział, Instytut Matki Polki. Tak fantastyczny zespół, reedukacja, sprawdzili wszystko. Ogarnęli, bo trafiłam z wagą 39 kilo. A teraz ważysz? 49. Dobrze, czyli poprawiło się. 900. Poprawiło się dlatego, że biorę insulinę. O, mamy już malutką naszą ubraną. Tak. Taki śpioszek. Całkiem szybko poszło, czyli to są śpioszki, tak? Jak mają takie nóżki. To są takie pajacyki, śpioszki. Są takie na szelkach. Aha. Śpioszki jutro poszukamy. To jest pajacyk, bez rączek, ale z nóżkami to są śpioszki, a bez rączek i nóżek to są bodziaki, tak to mówisz? Tak, tak, bodziaki. Gdzieś tego tak nie nauczę. Mamy sobie ją pięknie przebraną. Natomiast wracając do reedukacji, bez reedukacji nie ma leczenia. Bez edukacji i reedukacji. Tak, bez edukacji, reedukacji i wsparcia psychologicznego nie ma leczenia cukrzycy. Na pewno. Po prostu nie ma. To jest tak samo jak rodzice osób z FAS czy młodzieży nie dostają żadnych, że tak powiem, wskazówek. Są sami zdani na siebie. Wiecie, ja nie mówię, że mogłoby być inaczej, tak? W sensie, ale ja dopiero, ja się cieszę, że na pierwszy rzut oka nie dali mi diagnozy FAS-u. Tak? Na pierwszy rzut oka dali ci diagnozę? Znaczy na pierwszy rzut oka to ja mam porażenie mózgowe. Tak. I mam je nadal. No masz porażenie mózgowe, tylko że na początku nikt nie mówił o FAS-ie oczywiście. Tak, i ja myślę, że bardzo dobrze, bo... Wiecie, ja miałam to szczęście, że miałam grono pedagogiczne, które mnie rozumiało. Na egzaminie, jak byłam już dorosła, z edukatora diabetologicznego poprosiłam, żeby mnie przeegzaminowali jeden na jeden. Czyli, wiecie, nie wstydziłam się swoich barier. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedziała, że to mnie zaowocowało to tym, że mimo, że nie jestem w pełni edukatorem diabetologicznym, dostaję się na różne takie kursy, szkolenia, dzięki którym mogę zrobić materiał. Tak, i możesz nie tylko pomagać sobie, ale też możesz pomagać innym. Poznać fajnych, znaczy pomagać innym w tym sensie, że dać nadzieję, że z FAS da się i cukrzycą funkcjonować i zrobić ciekawy materiał specjalistyczny, bo nie oszukujmy się, z liczeniem to ja mam no duży problem.
Więc na pewno edukator odpada, ale promotor zdrowia z profilaktyką nie odpada. Słusznie. I wiecie. I to, że się dostałam i do reboardingu, i do, wiecie, do tej całej edukacji, takiej, wiecie, koordynowania. Mhm. O. No proszę. Miluśka już jest gotowa, my zaraz złożymy rzeczy. Mhm. I tak wygląda sytuacja. Przepięknie. Ale edukacja, no co? No, jak ja byłam, miałam tego pierwszego COVID-a, słuchajcie, to lata 50., 60. Oni takie wielkie oczy zrobili, co to jest pompa insulinowa z ciągłym monitoringiem glikemii and lightami. A nikt nie sprawdził mi sprzętu, w sensie, czy ja na niego nie jestem uczulona. I okazało się, że... Tak. Dzięki Jackowi, tata młodego cukrzyka, okazało się, że tak, Enlight poszły, słuchajcie, do dziecka z Ukrainą, z Ukrainy, więc mam nadzieję, że ten sprzęt będzie służył. Mhm. Na pewno komuś się przyda, ale tobie raczej nie posłużył, miałaś uczulenie na te przylepce. Tak, i nikt tego nie zdiagnozował, tak? Nie zauważył, że jest jakieś połączenie między jednym a drugim? Wszyscy zwalali, słuchajcie, na COVID, na emocje. Na stres. Tak. Tak. A nikt nie powiedział nam, wiecie... Że te przylepki w ogóle mogą uczulać. Mówimy tutaj o tych tak, plastrach, które się trzyma w kucie. I sensorach Enlight. Mhm. Poza tym, druga sprawa, no to nie było refundacji od lat. Mhm. Często się mnie osoby pytają, a może poszłabyś do pracy? Naprawdę? Okej, okay, no. Dobrze. Jak to było? Co miałaś robić? Wózki widłowe? Jak to leciało? Tak, Kasia dostała propozycję. Dostała propozycję na wózki widłowe. Tak, Kasia powinna zdecydowanie chodzić na wózki widłowe i operować nimi. Oczywiście. Wspaniała sprawa. No. Tak, mniej więcej... Słuchajcie, pracuję po 20... Żeby wam nie wspomnieć, po 22 godziny na dobę. To zostajesz 2 godziny na spanie. No, czasami tak się zdarza. Pracujesz przez większość doby. Na pewno pracujesz przez większość doby. Więc tak to wygląda. Mhm. Nowy rok się nam też zapowiada bardzo ciekawie, ale to będzie o tym osobny materiał. Mhm. W każdym razie to, czego brakuje na pewno, no to tolerancji takiego, wiecie... Tolerancji dla osób z cukrzycą czy dla osób z FAS? Nie, w ogóle tolerancji o niepełnosprawności mówię. Mhm. Cukrzyca to jest osobny temat i na następny filmik. Osobny temat i na następny filmik, tak, bo to jest po prostu Meksyk, ale to nie na ten film, bo no nie ma jak go ruszyć. Natomiast chodzi o taką zwykłą tolerancję, tak? Mhm. Wiecie, wszystko można wpisać w internet i leczyć się internetowo, tylko że to tak nie działa. Więc ja zachęcam do tego, żeby być uważnym, słuchać siebie, słuchać innych wokoło. Tak. I poszukiwać. Tak. Bo nic nam nie pozostaje, jak poszukiwać, i z tego rodzą się owoce. A ja was zapraszam dzisiaj do przeczytania najnowszej publikacji. Mhm. Wspomnienia o pani Marii Kałamańskiej Sajt. Jest na moim blogu, jest na Ośce i jest na portalu Rampa Pokonujemy Bariery. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru.